Jak w kinie? Ostatnio byłem w kinie, nie wiem co te kina odpierdalają, ale są nowe te. Nowe ekrany, nazywają się Ultra Max, Ultra Vision, coś takiego. I stary, masz zakrzywiony obraz w kinie i masz z 15 stron dźwięk. Tylko problem jest taki, że w chuj jest głośno w tych kinach i strasznie niewygodnie się siedzi, stary, bo musisz po całym obrazie latać, żeby coś zobaczyć. Więc jak ktoś by właśnie IMAX się na... O, IMAX. Te monitory. Nie polecam. Jak już chcecie iść do kina, to iść na ten normalny. Lepiej VR w domu. Najlepiej to mi się wydaje, że w chacie się ogląda, nie? Najlepiej się ogląda na chacie. Ja se lubię siedzieć po prostu stary na TV-ku w gaciach, nie? Petarda pomiędzy. Oglądasz se, coś se chcesz zjeść, to se zjesz. Posiedzisz se z kotem, nie? Przejdziesz se. Nikt ci... Byliśmy teraz na tym. Na tym John Wicku i to była premiera, gdzie byli jacyś tam. Kurwa, dziwni ludzie ogólnie. I obok nas siedziały dwie baby, takie typu. Ogólnie to były osoby, które pracowały przy John Wicku, nie? Jestem pewien, że pracowały przy nim, coś robiły, bo za bardzo się flexowały, że tam są, nie? I kurwa, siedziały obok nas takie dwie baby, wielkości trzy razy ja, i kurwa, darły pizdę i się śmiały tak, że kurwa, nie dało się, wiesz, psuło ci cały feeling z oglądania. Ale ogólnie to nie były jedyne osoby, które tak robiły w kinie, bo było parę osób. I wydaje mi się, że wszystkie osoby, które tak darły pizdę, to były osoby, które brały udział w jakimkolwiek tworzeniu tego filmu. Bo to były osoby, które pod sam koniec filmu czekały na napisy i nagrywały sobie relacje na story z napisów, nie? I czytały sobie swoje imię i nazwisko. Więc dziwne. Ale bardzo dużo Polaków ogólnie pracuje przy kinematograficznych jakichś aspektach, nie zauważyłem.